Patryk, zazwyczaj to jest tak, że to my prosimy Ciebie o wywiad, a następnego dnia lub za kilka dni strzelasz bramkę. Tym razem nas ubiegłeś. Skoro strzeliłeś bramkę, piękną bramkę, no to wypada porozmawiać. Zapytam więc, jak dzisiejszy sparing z Ustii nad Labem? No tak, no, udało nam się wygrać ten mecz, ale w meczach towarzyskich nie to jest najważniejsze. Ważne, żebyśmy dobrze przygotowali się do ligi, ograli się, złapali zgranie i dobrze przygotowali się fizycznie do meczów mistrzowskich. W spotkaniu z Widzewem czegoś brakowało, udało się co prawda zremisować, ale sami przyznawaliście po spotkaniu, że to nie było jeszcze to. Tutaj widać kilka dni, ale już taki mały krok do przodu, czyli im dalej w las, tym będzie lepiej, nie będzie więcej drzew? No mam nadzieję, że tak. Mecz z Widzewem był naszym pierwszym sparingiem. Nie grało tam wszystko, wiadomo, byliśmy już po tygodniu treningów. Obciążenia są dosyć solidne, wiadomo jak to w okresie przygotowawczym, ale z biegiem czasu wszystko idzie ku dobremu i mam nadzieję, że w kolejnych meczach będziemy to udowadniać i budować formę na mecze mistrzowskie. No właśnie, jakie cele sobie stawiacie jako drużyna na te najbliższe tygodnie? No, wiadomo, że będziemy ciężko pracować, a ta praca mamy nadzieję, że przyniesie swoje owoce w meczach mistrzowskich, a w meczach mistrzowskich będziemy starali się walczyć o, w każdym meczu dawać się wszystko, walczyć o 3 punkty.